stół do piłkarzyków prawie każdy z nas wie, jak wygląda, jeżeli chodzi do baru. A futbol stołowy to jest jego profesjonalna odmiana, czyli gramy na tych samych stołach, które stoją w barach, ale z drobnymi ulepszeniami, czyli nie ma tam szyby, jest to bardziej turniejowa wersja. Drążki są przelotowe, piłkarzyki to jednak można tak powiedzieć, że taka bardziej zabawa przy piwie ze znajomymi dla relaksu, a futbol stołowy to jednak profesjonalne turnieje organizowane w Polsce, w Europie, na całym świecie. W 2002 roku chyba pierwszy raz reprezentacja Polski pojechała na Mistrzostwa Świata do Austrii i tam zobaczyliśmy, jak się naprawdę gra w piłkarzyki. Do tej pory zwracaliśmy minimalną uwagę na piątkę, czyli linię pomocy, natomiast okazało się, że jest to podstawa gry w piłkarzyki tak naprawdę. Jeśli chodzi o atak, no to zobaczyliśmy, co to jest snake, co to jest spin, czyli zagrania, które są bardzo efektywne, do tego jeszcze efektowne dla ludzi, którzy ich wcześniej nie widzieli. W rankingu ogólnopolskim w tym momencie mamy około 1000 osób, ale czynnie grających, czynnie udział biorących wydaje mi się, że jest około 400 osób w Polsce. Na arenie światowej można wygrać duże sumy i wielu zawodników prawdopodobnie utrzymuje się z tego. Federacja Kanadyjska chciała wprowadzić futbol stołowy na olimpiadę, ale do tej pory im się to nie udało. Może kiedyś im się uda, fajnie by było. Całe moje studia, futbol był nieodłączną częścią mojego życia. Trenowałam, kupiłam także własny stół, żeby trenować w domu parę lat temu. Mam nadzieję, że to jest pasja, która tak szybko nie minie.